nami złowione w sieci, bo przegląd mediów społecznościowych to punkt obowiązkowy naszego programu. Internet przejrzała dla Państwa Aleksandra Pika. Witam Cię, Olu. Widzę, że z prezentem, ale o tym za chwilę. Tak, o tym potem. Tak jak wspomniałaś, przegląd sieci, punkt obowiązkowy, a myślę, że jak przeglądamy tą sieć, no to oczywiście obowiązkowo musimy wspomnieć o Idze Świątek, bo to dość miły obowiązek przeglądać internet pod kątem naszej najlepszej tenisistki, no bo płyną do niej gratulacje, media światowe się rozpisują, no to zobaczmy. Iga Świątek udzieliła wywiadu dla portalu BIG, że może w przyszłości to będzie godny następca Rafy Nadala, bo naprawdę talent ma wielki. Wczoraj dotarły do nas niepokojące informacje o kontuzji Jakuba Modera, zerwane więzadła krzyżowe w kolanie, no a dzisiaj wyrazy wsparcia okazał mu Tymoteusz Puchacz. Zobaczmy. Trzymaj się, wrócisz silnie. Na koszulce jest autograf Mariusza Czerkawskiego, także zachęcam do licytacji, bo to są licytacje oczywiście na pomoc dla Ukrainy. Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, za ich pośrednictwem odbywają się licytacje. Wsparcie, pomoc humanitarna, pomoc medyczna, także zachęcamy. Na naszej stronie jest specjalna zakładka poświęcona Ukrainie. Tam oczywiście jest na bieżąco wszystko aktualizowane. Zachęcamy do licytacji nie tylko tej koszulki, bo jest mnóstwo także innych prezentów, tak, medale, które, koszulki, tak, sukienki olimpijskie, nawet z ceremonii otwarcia. Tak, także zachęcamy, żeby się zapoznać z tymi licytacjami. Olu, bardzo Ci dziękuję. Państwu już też dziękujemy za uwagę, bo to była ostatnia informacja w sportowym wieczorze. Życzymy spokojnej nocy i do zobaczenia.